kochani, dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o książce, która jest dla mnie naprawdę wyjątkowa i dostarczyła mi ogromną ilość emocji i wzruszeń, ponieważ opowiada historię o niezwykłym człowieku, który jest dla mnie naprawdę wyjątkowy. I tą książką jest książka o Arku Gołasiu, którą napisał Piotr Bąk. I bardzo chciałam podziękować jej wydawnictwu Sine Qua Non, że mogłam ją przeczytać, ponieważ nakład tej książki się skończył i nigdzie jej nie mogłam dostać, ale wiem od wydawnictwa SQN, że od poniedziałku już powinna być dostępna wszędzie, więc osoby, które mnie się o to pytały, nie martwcie się, będzie więcej egzemplarzy. Jak wiecie albo nie wiecie, już od bardzo długiego czasu jestem fanką polskiej siatkówki i nie tylko polskiej, ale tak naprawdę ten sport był ze mną całe życie, ponieważ pamiętam, jak byłam mała, mój tato oglądał właśnie Plus Ligę, jeszcze wtedy się ta liga tak nie nazywała, tylko seria A i B. W telewizji, jak była jakaś transmisja, ja na początku nie chciałam tego oglądać, po prostu szłam do pokoju obok i oglądałam bajki, ale z czasem zaczęłam siadać z nim na kanapie i polubiłam niektóre drużyny, polubiłam niektórych zawodników, aż właśnie stałam się naprawdę wielkim kibicem i wyobrażam sobie jakiegokolwiek roku bez jakiegoś meczu reprezentacji, na którym bym nie była, chociaż musi być jeden mecz reprezentacji w roku, że muszę po niego pojechać, oraz jestem jeszcze w stowarzyszeniu klubu kibica Kuprum Lubin, najlepszej drużyny w Polsce, najlepszy kibice, najlepszy w ogóle drużyna i uwielbiam was wszystkich, buziaczki dla wszystkich. Jeżeli macie swoje ulubione drużyny siatkarskie, to napiszcie na dole. Ja uwielbiam wszystkie drużyny, ale wiecie, Kuprum to jest taki mój diamencik, moja perełka. Ja o siatkówce naprawdę mogę mówić godzinami, więc jeżeli ktoś ma ochotę o tym porozmawiać, to zapraszam, napiszcie do mnie. Ale tutaj chciałam się głównie skupić na książce Arku Gołasiu i ci, którzy interesują się choć trochę tym sportem albo interesują się w ogóle sportem polskim, to wiedzą, kim był Arek, ponieważ był niesamowicie utalentowanym siatkarzem, niesamowitym człowiekiem i niestety w 2005 roku, dokładnie 16 września, zginął w wypadku samochodowym w Austrii, kiedy zmierzał do Włoszech, żeby rozpocząć swoją nową karierę w klubie, włoskim klubie Macerata, który był, jest nadal jednym z najlepszych na świecie i tak naprawdę wtedy cała siatkarska Polska stanęła, była w totalnym szoku, nikt nie mógł się pozbierać, nikt w to nie wierzył i tak naprawdę do tej pory 16 września każdy wspomina Arka, bo był niesamowitym człowiekiem, niesamowitym siatkarzem i naprawdę warto przeczytać tą książkę, żeby poznać jego postać. Jeżeli nie znacie nic o Arku, nie wiecie o nim, to warto, bo ten człowiek naprawdę dużo dał polskiej siatkówce i naprawdę dzięki niemu i paru jego kolegom siatkówka stała się nagle jednym z najważniejszych sportów w Polsce. Książka ta podzielona jest na rozdziały i każdy z tych rozdziałów dotyczy ważnego etapu życia Arka. I możemy tutaj się na przykład dowiedzieć, w którym momencie zdecydował się, że chce być zawodowym siatkarzem, jak wyglądała jego kariera sportowa, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi, ze znajomymi. Mamy tutaj także wypowiedzi jego rodziny, jego przyjaciół, jego trenerów, jego szkoleniowców, jego nauczycieli, jego siatkarskich przyjaciół, na przykład Krzysztofa Ignaczaka, Michała Winiarskiego. I naprawdę to wszystko zebrane w kupę jest tak wzruszające i buduje nam taką postać Arka, tak nas przybliża do tego wspaniałego człowieka, że mnie zatkało. Może to nie jest książka napisana cudownym językiem, ale naprawdę te wszystkie informacje, które dotąd nikt nie zabrał i które mogliśmy przeczytać, ale trudno było je znaleźć, bo tak naprawdę trudno teraz znaleźć jakieś mecze, pełne mecze właśnie, w których brał udział Arek i w których grał. Ja na szczęście pamiętam jeszcze za czasów, jak oglądałam właśnie z tatą siatkówkę na kanapie, ale naprawdę ta książka jest bardzo wzruszająca i daje nam też dużo informacji o siatkówce, jaka ona była, jaka teraz jest i to w ogóle ten przeskok jest tak niesamowity. To, co tutaj jest opisane, jak wyglądała kiedyś siatkówka, kiedy Arek właśnie grał i reprezentował nasz cudowny kraj. I to jest naprawdę niesamowite, jak to wygląda teraz, jak wyglądało kiedyś. Jest tutaj pewien moment, który doskonale opisuje progres polskiej siatkówki, ponieważ gdy chłopacy byli juniorami, pojechali na międzynarodowy turniej i zobaczyli, jak siatkarz, który jest ich rówieśnikiem, z którymi mają zaraz grać, wyrzuca praktycznie nowe buty do kosza. Oni byli w takim szoku, ponieważ dla nich te buty były warte bardzo dużo i jeszcze by w nich pewnie grali z rok, a po prostu polska liga nie mogła sobie pozwolić, żeby ich tak wyposażyć. Oni nie mogli sobie na to pozwolić i mam tutaj opisane, jak wielkie było dla nich to wydarzenie, w ogóle wyjazd na coś takiego, jak wielkim w ogóle wydarzeniem było otrzymanie koszulek reprezentacji Polski, co mnie też bardzo wzruszyło. Muszę też zaznaczyć, że gdy Arek gra w reprezentacji Polski razem m.in. z Krzysztofem Ignaczakiem, Pawłem Zagumnym, Michałem Bąkiewiczem, tak naprawdę ta drużyna stworzyła to, że Polacy pokochali siatkówkę, ponieważ wtedy stał się tak naprawdę
wielki hit siatkarski. Wtedy wszyscy zobaczyli, że mamy taką cudowną drużynę, która może trochę zdziałać w ogóle na świecie. I od tego momentu siatkówka się niesamowicie rozwija i zamiast grać na hali, w której będzie 100 osób, gramy na hali, w której jest 15 tysięcy osób, 30 tysięcy osób, czasami 5 tysięcy osób, ale to jest niesamowite i to naprawdę warto przeżyć. Powiem wam, że opis kariery Arka naprawdę mi się spodobał. Myślałam, że niezbyt będzie mnie to ciekawiło, ale jednak to wszystko, co tam było opisane, było dla mnie niesamowicie ciekawe. Nie wiedziałam o wielu drużynach, o których powinnam wiedzieć, które wychowały naprawdę wielu polskich niesamowitych siatkarzy, którzy grają do dziś i ja o tym nie wiedziałam i jest mi wstyd z tego powodu. Na dodatek w tej książce możemy znaleźć takie perełki tekstowe. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mi na przykład się spodobał bardzo moment, jak było opisane to, że siatkarze w tamtych czasach, jak zaczynali tak naprawdę grać w tej serii A plus ligi, znaczy serii A siatkówki, teraz to się nazywa plus liga, nie mieli takiej styczności z dziennikarzami, teraz to wszystko jest wyuczone, oni są przygotowani do właśnie pracy z prasą, z dziennikarzami, wtedy tak nie było i każdy jakoś się denerwował, dlatego Michał Wyniarski dzwonił do swoich kolegów z zastrzeżonego numeru i na przykład udawał jakieś dziennikarza albo jakiegoś selekcjonera i chciał ich powołać i naprawdę dużo osób ponoć się na to nabrało i to są takie perełki, które naprawdę nie możemy nigdzie znaleźć, nie dowiemy się o tym nigdzie, a ta książka może je nam przekazać, jak to wygląda od środka, jak cała ta siatkówka wygląda od środka, jak wyglądają treningi od środka, jak wygląda życie siatkarza od środka i ile oni muszą poświęcić, żeby być tak cudownymi sportowcami. Musicie też zobaczyć, jak ta książka jest pięknie wydana. To, jak ona jest wydana, jest genialne. Dla mnie naprawdę SQN zrobił niesamowitą robotę. W środku ma cudowną sklejkę. Tutaj mamy wspomnienia o Arku, właśnie od na przykład Krzysztofa Ignaczaka, Michała Winiackiego, Ireneusza Mazura. W środku mamy zdjęcia, te czarno-białe, do których tak naprawdę nie da się dostać przez internet i naprawdę jak widzi się, jak oni byli wtedy ubierani. Nie chodzi mi tutaj o to, jak wygląda moda, tylko chodzi mi o jakość tych ciuchów i to, jak, to, co oni mogli osiągnąć w ogóle tymi butami, grając na takiej sali, która nie ma żadnego podłoża, używając siłowni, która tak naprawdę nie jest przystosowana do ich wzrostu, jest niesamowite. Następnie mamy zdjęcia troszkę nowsze, które przedstawiają nam właśnie już kolorową karierę oraz życie prywatne Arka. Chyba więcej nie muszę mówić o tej książce, ponieważ chcę, żebyście sami odkrywali to, co kryje ona w środku. Nie czytajcie jej na pewno w miejscach publicznych, ponieważ naprawdę możecie się wzruszyć. I trzeba tutaj zaznaczyć pracę Piotra Bąka, który naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, zbierając wszystkie informacje. Mam tutaj informacje, wywiady z osobami, które teraz pracują w Chinach i na pewno skontaktowanie się z nimi. Umówienie się na wywiad, nawet ten mailowy albo nie wiem, na Skype'ie było piekielnie trudne i brawo dla pana Piotra. I ja jestem ciekawa, czy w ogóle przeczytaliście tę książkę albo czy chcecie przeczytać. Dajcie mi znać na dole i życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa pa.